Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mam dla Was fantastyczne perełki, które udało mi się dostać tydzień temu na zakupach w sieciówkowym second handzie. Zaczynamy! Cześć, jeśli jesteś tu nowy, ja nazywam się Konstancja i na moim kanale na YouTubie oraz na moich social mediach na Instagramie oraz TikToku pokazuję Wam moją ogromną miłość do second handu. Jeśli też tak samo lubisz ubrania z drugiej ręki jak ja, zostaw lajka oraz subskrypcję i dołącz do mojej super second handowej rodzinki. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka, czyli haul szmateksowy, jedna z Waszych ulubionych serii i kolejny raz chcę się z Wami podzielić moimi fantastycznymi znaleziskami. Zaczynamy od pierwszej rzeczy. W poprzednim odcinku zabrałam Was razem ze sobą do sieciówkowego second handu. Jeśli nie widziałeś tego odcinka, linka oczywiście zostawiam Wam na dole. W trakcie wizyty w tym sklepie nie pokazałam Wam, co konkretnie zabrałam ze sobą do domu. Przyszła najwyższa pora na zaprezentowanie Wam pierwszej rzeczy, a jest to spódnica. To, że kocham szkocką kratę, już dobrze wiecie, jeśli jesteście ze mną tutaj dłużej. Chociażby ta przepiękna marynarka, o której porozmawiamy sobie trochę później. Spódnica, kochani, i to spódnica, no jak dla mnie mini, ponieważ sięgająca do połowy mojego uda. Jest to coś, co nie zawsze wybieram, a raczej nigdy. Przy mojej sylwetce typu X z problemem masywnych ud oraz przy moim wysokim wzroście sięgam zazwyczaj po spódnicę i sukienki minimum do kolan. Tym razem zaszalałam i ostatnio będąc właśnie na zakupach znalazłam tą śliczną spódnicę, którą Wam pokazywałam z przepięknym z tyłu wykończeniem. Zobaczcie tylko, mamy taki dodatkowy pas materiału, guziczek metalowy i kilka zakładek. I ta spódnica przy moim wzroście 1,78 m, tak jak mówię, sięga połowy łydki, więc jak dla mnie zdecydowanie mini. Dokładnie wczoraj wykorzystałam ją na sesji zdjęciowej, którą robiliśmy pod spodkiem na moim Instagramie, na moim Stories. Zawsze robię mały sneak peek tego, co znajdzie się na YouTubie, więc jeśli masz Instagrama, Konstylencja, koniecznie tam mnie odwiedź. Link oczywiście na dole. Jeśli chodzi o stylizację, to postanowiłam zaszaleć i zrobić ją w takim nieco grunge'owym wydaniu. Dodałam do tego koszulkę z czerwonym motywem z zespołem Queen. Do tego na górę narzuciłam skórzaną ramoneskę, którą także znalazłam oczywiście w second handzie. Czapka oficerska z daszkiem, czerwone okulary, ciężkie, masywne botki w stylu combat boots i wisienka na torcie, czyli moja mini torebeczka, którą także znalazłam w second handzie, ale jej Wam jeszcze nie pokazuję, ponieważ to będzie w następnym odcinku. Pamiętaj o subskrypcji, żeby go nie przegapić. Przechodzimy do drugich rzeczy. Szkocka krata to trend ewidentnie jesienno-zimowy i tak mamy ciągle jeszcze sezon zimowy, ale powoli rozglądam się także za trendami na wiosnę. Jednym z nich jest kolor czerwony, kolor pomarańczowy, ale także kolor jasno-fioletowy. Z racji tego, że nic w swojej garderobie nie mam w tym kolorze, chciałam koniecznie coś znaleźć. Udałam się na dział z koszulami i udało mi się znaleźć tą przepiękną vintage koszulę. Zobaczcie, jak jest fantastycznie wykończona. Na ramieniach mamy takie pagony ala haftowane w takim delikatnym kolorze fioletu. Pięknie odszyte, słuchajcie. Ma tutaj z przodu kilka zakładek, perłowe guziczki i jej cena to było 29 zł, cena pierwsza. Natomiast ja zawsze do tego sieciówkowego second handu udaję się podczas wyprzedaży i wtedy są różne zasady, bo mamy albo minus 40% na pojedyncze sztuki, albo jeśli uzbieramy kilka sztuk, to wtedy za całość na przykład płacimy 40 zł. I ona mnie ostatecznie kosztowała 8 zł. Jeśli chodzi o moją stylizację, to na razie podjęłam próbę wystylizowania ją z okazji mojego odcinka na TikToku. Codziennie tam inspiruję Was do ubierania się i codziennie wrzucam ciekawe stylówki. Tym razem postanowiłam ten fiolet połączyć z odcieniami beżu oraz brązu. Połączyłam ją z printem zwierzęcym, czyli moją ukochaną spódnicą w panterkę. Natomiast koszula daje dużo możliwości stylizacji. Co prawda w mojej garderobie nie mam za dużo pastelowych odcieni, więc myślę, że przy kolejnej okazji na następnych zakupach razem z Wami tutaj na YouTubie będziemy szukać czegoś do tej koszuli, co będzie fantastycznie pasować na wiosnę. Przechodzimy do trzeciej rzeczy.
W jednym z ostatnich odcinków pokazywałam Wam także jedno ze znalezisk dokładnie tego samego oddziału, z tego samego sieciówkowego second handu i był to przepiękny szary płaszcz, z którego ostatnio dosłownie nie potrafiłam wyjść i łączyłam go najczęściej z czerwonym szalikiem, ale pomyślałam sobie, że nie zawsze ta czerwień będzie mi do czegoś pasować i trochę już mnie ten look znudził, więc chciałam znaleźć coś, co uzupełni tą sylwetkę monochromatycznie, czyli chciałam po prostu znaleźć szalik w odcieniu szarości. I słuchajcie, nie mogłam lepiej trafić, widzieliście na odcinku ten szalik, jest ogromny, jak zresztą staram się Wam pokazać tutaj do kamery. Jest ogromny, wykonany z polaru, więc jakościowo będzie bardzo długo mi służył. Jest długi, wykończony frędzelkami i bardzo ciepły. Fantastycznie prezentuje się na sylwetce podczas tego ostatniego odcinka, podczas zakupów w second handzie. Przymierzałam go, miałam go już połączyłam go już właśnie z szarym płaszczem i outfit wyszedł nieziemsko, taki basic. Każda z nas powinna mieć w swojej garderobie, w zależności od koloru Waszego płaszcza, czy wolicie czarny płaszcz, czy brązowy, czy szary, żeby monochromatycznie dopasować kolor szalika. On kosztował 8 zł. Można powiedzieć, że ta wizyta w second handzie była bardzo bogata w dodatki. I mówiąc dodatki, nie mam na myśli torebek, pasków czy obuwia, a to, co bardzo lubię, czyli nakrycia głowy. Gdybym Was wpuściła na chwilę do mojej garderoby, to zobaczylibyście, że mam ogromne pudełko z IKEA plastikowe, wypełnione po brzegi szalikami i czapkami. W sumie pytanie do Was, bo to od Was zależy, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek, w którym pokazuję Wam wybrane elementy mojej garderoby. Moja garderoba w 95% składa się z rzeczy z drugiej ręki, więc jak najbardziej chętnie pokażę Wam na przykład kolekcję moich koszul, kolekcję moich spódnic, czy kolekcję moich nakryć głowy. Napisz teraz w komentarzu, jaki odcinek chciałbyś zobaczyć, a dzięki Waszym głosom i lajkom zdecydowanie wybierzemy następny odcinek, który pokażę Wam tutaj na YouTube. Przechodząc do czwartej, piątej już rzeczy w dzisiejszym odcinku, jest to coś może troszeczkę kontrowersyjnego. Otóż jakiś czas temu pojawiła się moda na tak zwany bucket hat, czyli taki kubełkowy kapelusz. Jak ja byłam dzieckiem, miałam taki jeansowy kapelusz i mój tata, pamiętam, uwielbiał mnie w tym kapelusiku i on mówił na niego, jeśli dobrze pamiętam, Sagan. Niekoniecznie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi to w głowie zostało, że za każdym razem jak widzę taką czapkę, to mówię Saganik. Nie wiem, czy też tak macie. I słuchajcie, znalazłam ten czerwony, przesłodki Saganik, ale on mi troszeczkę też nawiązuje do lat 30. Zobaczcie, przód jest troszeczkę dłuższy, tył krótszy, daje nam dużo możliwości stylizowania ten kapelusz, ponieważ można jego brzegi wyginać w różne strony i naprawdę fajnie się tym pobawić. Więc mogę powiedzieć, że przywołuje trochę wspomnienia z lat 90., ale także fasonem może nawiązywać do lat 20. czy 30., jednych z moich ulubionych. W sumie każdy okres w XX wieku był moim ulubionym, więc ciężko się zdecydować. A skoro już jesteśmy przy nakryciach głowy, to następna rzecz, tak, to także nakrycie głowy, jest to tym razem kapelusz, lecz ponownie nawiązujący do mody lat 20. oraz 30. Tutaj mamy tą samą zasadę, co przed chwilą. Mamy krótszy tył i dłuższy przód. Dzięki temu możemy się bawić fantastycznie układaniem tego kapelusza w zależności od naszych potrzeb czy naszego humoru. Jest pięknie wykończony. Tutaj mamy dodatkowo takie sznureczki, na nich widnieją złote ozdoby w postaci złotych takich guziczków, kulek. I z tyłu jeszcze ozdobne wiązanie. Ja jestem stworzona do noszenia kapeluszy. Nie każda z nas, nie każdej z nas, nie każdemu z nas kapelusze pasują. Wszystko zależy od naszej fryzury, od kształtu twarzy i od jeszcze kilku czynników. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, czy dany fason kapelusza albo czy ogólnie kapelusz do Ciebie pasuje, koniecznie się do mnie odezwij w wiadomości prywatnej na moich social mediach lub na moim mailu jako osobista stylistka. Doradzę Ci i razem ze mną dobierzesz odpowiednie akcesoria, nie tylko kapelusze. Przechodzimy do następnej rzeczy. Szósta rzecz to także nakrycie głowy. Tak jak mówiłam, te zakupy w second handzie sieciówkowym były bogate w perełki z drugiej ręki, oczywiście z perełki typu dodatki nakrycia głowy. I tutaj coś kontrowersyjnego ponownie, tym bardziej dla mnie, ponieważ od kiedy tylko pamiętam,
Nigdy nie pasowały mi czapki z daszkiem, ale zawsze chciałam znaleźć odpowiedni fason albo odpowiedni model, który będę mogła stylizować w stylu Lady D z lat 80. Jak wiecie, uwielbiam lata 80. i jest to jeden z nieodzownych elementów kilku sporty stylizacji. Miałam kiedyś takie... Może nie mogę powiedzieć, że była to faza, ale jakieś 10 lat temu, jak poznałam Łukasza, miałam taką trochę fazę właśnie na znalezienie idealnej czapki. Wtedy były takie modne full capy. Miałam chyba dwie pary takich full capów, jeden z uszami, drugi z jakimiś jetami, ale nigdy przenigdy ich nie założyłam. Natomiast teraz, będąc właśnie w second handzie, przeglądając i znajdując te super kapelusze, natrafiłam także na czapkę z daszkiem rodem z lat 80. w pięknym czerwonym kolorze. Postanowiłam ją zabrać ze sobą do przymierzalni, zmierzyć i ostatecznie stwierdziłam, że jestem w stanie ją stylizacyjnie ograć. Jest wykończona takim złotym haftem z przodu, więc fajnie na przykład pod złotą biżuterię. Taki mój protip dodatkowy w dzisiejszym odcinku: jeśli zależy Wam na jakiejś części garderoby, ale nie jesteście do końca przekonani do ich zakupu, ale cena jest dość przystępna, warto tą rzecz zabrać do domu, spróbować się nią pobawić, postylizować w domu, później przynajmniej raz w niej wyjść i zobaczyć, jak się w tej rzeczy czujesz. To jest idealny test dla Ciebie, czy będziesz chodzić w tej rzeczy, czy nie. Oczywiście wiadomo, możecie zostawić ją w sklepie, ale ja wychodzę z założenia, że lepiej coś wziąć i żałować, że się to kupiło, niż nie kupić i żałować, że w ogóle się tej próby nie podjęło. Także to jest mój taki protip: jeśli odzież jest naprawdę dość tania, warto ją zabrać do domu, pobawić się w jej przestylizowanie. Ja często tak robię, że jakieś produkty, które nie noszę, bo pół roku minęło i nigdy nie założyłam tej rzeczy, najczęściej sprzedaję, ale daję jeszcze ostatnią szansę, zabieram ze sobą, wychodzę w niej i sprawdzam, jak się czuję. A jeśli chcesz zobaczyć, co więcej udało mi się upolować w second handach sieciówkowych, ale także online, które także Ty możesz odkryć, koniecznie zajrzyj do mojej playlisty Holy Szmateksowe, która wyświetla się po mojej lewej stronie. Spędź trochę więcej czasu z Konstancją, zostaw subskrypcję, lajka i widzimy się za tydzień. Hej!